Identyfikator podmiotu. SCP-3001. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. W celu niedopuszczenia do kolejnych, przypadkowych wejść do SCP-3001, wszystkie urządzenia wykorzystujące technologię manipulowania rzeczywistością zostaną ulepszone bądź wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia celem uniknięcia stworzenia kolejnego tunelu czasoprzestrzennego klasy C, uszkodzone przejście. Chociaż wiedza o SCP-3001 jest dostępna dla personelu o każdym poziomie upoważnienia, jeśli tylko zechcą dowiedzieć się więcej na temat tego fenomenu, badania i eksperymenty nad SCP-3001 oraz technologią z nią powiązaną są zastrzeżone dla personelu o poziomie upoważnień wyższym lub równym 3. Po udzieleniu specjalnego dostępu z ośrodków 120, 121, 124 oraz 133. Opis. SCP-3001 to teoretyzowany, paradoksalny, kieszonkowy niewymiar, dostępny przez stworzenie krótkotrwałego tunelu czasoprzestrzennego klasy C, uszkodzone przejście. Choć uznaje się, iż SCP-3001 jest nieskończenie rozszerzającym się wymiarem równoległym, jest on niemal całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek materii oraz posiada on niemożliwie niską ilość Humeów na poziomie 32 tysięcznych, przecząc prawom rzeczywistości Keela odnośnie stosunku Humeów do czasoprzestrzeni. Ten fenomen powoduje, iż jakakolwiek materia wewnątrz SCP-3001 ulega degradacji wolniej niż powinna, a wszelkie obrażenia uznawane za śmiertelne nie wpływają na żadne funkcje biologiczne i elektroniczne. Symulacje wykazują, że organizm może stracić ponad 70% tkanki ciała i wciąż operować normalnie, dopóki co najmniej 40% tkanki mózgu pozostaje nieuszkodzone. Długotrwałe wystawienie na działanie obiektu skutkuje stopniowo zmniejszającym się poziomem Humeów materii eksponowanej, do momentu wyrównania się z poziomem SCP-3001, powodując obrażenia tkanek i struktury obiektu na wskutek dezintegracji jego pola Huma. SCP-3001 został początkowo odkryty 2 stycznia 2000 roku w Ośrodku 120, obszarze dedykowanym badaniu, testowaniu i zabezpieczaniu technologii manipulującej rzeczywistością. Dr Robert Scranton wraz z jego żoną dr Anną Lang, czyli główni dowodzący projektem w Ośrodku 120, pracowali nad urządzeniem eksperymentalnym zwanym stabilizatorem Lang-Scrantona, LSS. Dr Scranton został przeniesiony do SCP-3001 podczas niespodziewanej aktywności sejsmicznej, która uszkodziła kilka z aktywnych LSS w Laboratorium Rzeczywistości A Ośrodka 120. Początkowo uznany za zmarłego, dr Scranton przeżył w SCP-3001 co najmniej 5 lat, 11 miesięcy i 21 dni. Podczas tego okresu nagrał on swoje doświadczenia w SCP-3001, wciąż funkcjonującym panelem kontrolnym LSS, który również znalazł się tam w wyniku podróży tunelem czasoprzestrzennym klasy C. Poniższe nagrania zostały pozyskane po nagłym pojawieniu się panelu z powrotem, nieoczekiwanym skutku ubocznym testowania udoskonalonej technologii manipulowania rzeczywistością. Zapisy te są podstawą wiedzy o SCP-3001. Pomimo ciągłego udoskonalania technologii, próby odzyskania i reintegracji doktora Scrantona nadal kończyły się fiaskiem. Jego obecny stan mentalny i fizyczny są nieznane. Dalsze próby pozyskania doktora Scrantona są rozpatrywane przez Komitet do Spraw Etyki. Transkrypcja zapisów doktora Scrantona znajduje się poniżej. Ha ha ha!
Proszę, proszę. Boże, proszę! To nagrywa? Halo! Halo, nazywam się Robert Scranton. Tak, moje imię. Robert Scranton. Były naukowiec fundacji z ośrodka 120. Minęło już nie wiem ile. Nie pamiętam. Szacuję, że jakieś 10 dni, ale... ale nie... Boże, czy ktoś mnie słyszy? Nie wiem, co się stało. Halo! Nie wiem, gdzie jestem! Proszę, jest tam kto? Halo? Ktokolwiek? Ktokolwiek? Nikt mnie nie słyszy. Proszę. Boże. Boże. Kurwa. 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 Czy w ogóle to cholerstwo działa? Już nie może. Nie powinno działać. O co kurwa chodzi? Muszę... Jezu, muszę... Muszę sprawdzić, jak długo mogę mówić. Chyba powinien być jakiś limit, ale... Nie widzę nic. Widzę tylko to czerwone migatełko. Nie widzę żadnych przycisków obok. Ale jestem głodny. Widzimy się też chce. Myślę, że już dawno powinienem umrzeć z odwodnienia, ale nie mam pojęcia. Cześć, Światełka. Cześć. Możesz ze mną porozmawiać? Możesz skontaktować się z Anią? Proszę. Znalazłem kontrolki. 2 tygodnie, 3 dni, 47 godzin, 58 minut. 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 Jezu Chryste. Błąd odtwarzania, błąd odtwarzania, błąd odtwarzania. Gdziekolwiek bym się nie znajdował, teraz już wiem. Nie muszę jeść, by zostać przy życiu. Boli. Bardzo boli, ale nie sądzę, miał umrzeć. A więc po prostu poczekam chyba. Chyba może nastanie jakiś cud i wydostanę się stąd. Może nie, Robercie? Tak. Zmęczony. Chyba się położę. 3 tygodnie, 4 dni, 19 godzin. Mam zdjęcie Anny w kieszeni. Prawie zapomniałem. Światełko kochane, pozwól mi zobaczyć jej twarzyczkę. Proszę. Tylko trochę. Odrobinę. Chcę zobaczyć na trochę. Cześć, Aniu. Wciąż tu jestem. Wciąż jestem. Niedługo wrócę. Proszę. 2 miesiące, 4 dni, 3 godziny. Cześć, z tej strony Robert. Tak, niezbyt dużo się działo przez ostatnie tygodnie.
Wybaczcie. Muszę zebrać się do kupy. Byłem zajęty. Próbowałem dowiedzieć się więcej o tym miejscu. Moim więzieniu. Moim królestwie, tylko dla mnie. Król Robert. Boże. Jestem do dupy. Czy w tym cholernym świecie istnieje coś takiego jak powietrze? Chujowy król Robert, król jebanego niczego, kurwa! Kurwa. Zobaczcie. Zobaczcie. Powinienem zachowywać się profesjonalnie. Wrócę, gdy trochę odpocznę. Okej, no to... Nazywam się Robert Scranton. Jestem byłym starszym naukowcem ośrodka 120. Placówki fundacji zajmującej się badaniem różnych... manipulującej rzeczywistością SCP. Celem wynalezienia bardziej zaawansowanych środków przeciwdziałania wobec takich zagrożeń. Proszę, światełko, przemów. 2 miesiące, 8 dni, 16 godzin. Tak jak światełko powiedziało, dotknąłem w jakiejś próżni, pustym wymiarze kieszonkowym. Sam. Sam. Chyba nazwę to miejsce SCP... Nie wiem. Nie pamiętam, gdzie jesteśmy. Walić to. Nie wiem, co się wydarzyło przez ostatnie... Światełko, proszę. 2 miesiące. 8 dni. 16 godzin. Ale nikogo tu nie ma, kto by się nie zgodził. W sumie to mówię do tego panelu kontrolnego tylko po to, by nie zwariować. Muszę nagrywać. Może się wydarzyć, że jakiś biedny sukinsyn trafi tu, gdzie ja i... Jeśli kiedykolwiek się uda, może... Może będę w stanie temu zapobiec. Tylko tyle mnie motywuje do działania. A ja serio potrzebuję jakiejkolwiek motywacji. Tak, no... Robert Scranton. Dokumentuję nowe SCP dla przyszłych celów badawczych. No, proszę, to musi wystarczyć. 2 miesiące, 11 dni, 10 godzin. Identyfikator podmiotu, SCP, nie wiem. Klasa podmiotu, Euclid. Chyba. Nie wiem, może zmienię potem, muszę dowiedzieć się więcej. Specjalne czynności przechowawcze. Może, nie wiem, nie chcę brzmieć jak typowy terapeuta, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć to miejsce. To z pewnością nie jest Ziemia. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jestem. Chyba ma to coś wspólnego z prototypem stabilizatora. Wyjaśnię potem. Okej. Więc... Gdziekolwiek bym nie był, nie sądzę, by można było to miejsce zabezpieczyć. Raczej... stworzyć. Nie to słowo, którego szukam. Otworzyć. Tak, otworzyć brzmi lepiej. Trafiłem tutaj na skutek wypadku związanego z zaginaniem rzeczywistości...
Nie, 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 Robert. Nie mów tak jeszcze. Nie wiesz, czy jest jakiekolwiek wyjście, czy nie. Living on a prayer. Halfway. Dwa miesiące, 11 dni, 18 godzin. A więc, czekaj, nie, teraz opis. Robert, trzymaj się formatu. To miejsce to taka wyrwa w rzeczywistości, tak sądzę. Tu jest ciemno, naprawdę ciemno. Gdyby nie to małe czerwone światełko, które pokazuje, kiedy nagrywam, nie byłoby tu żadnego światła. W ogóle. Ledwo widzę panel kontrolny. Muszę używać tego światła jak Axis Mundi. Pamiętać, ile robię kroków, w którym kierunku. Jeszcze nie odważyłem się iść dalej niż na 100 kroków. Boję się. Ciekawe, czy siwieją mi włosy. Jest za ciemno, bym się dowiedział, co mi siedzi na głowie. Swoją drogą, moja głowa swędzi okropnie od niedawna. Jeśli się nie skupię na tym, jest w porządku, ale wciąż czuję to mrowienie na mojej twarzy i nie jestem pewien czemu. 2 miesiące, 15 dni, 4 godziny. Okej, muszę się uspokoić, dajcie mi chwilę. Jezu, Boże, kurwa, ja pierdolę, kurwa. Znaczy się, właśnie odkryłem nową właściwość tego miejsca. Przez cały ten czas myślałem, że chodzę po jakiegoś rodzaju płaskiej powierzchni. Utrzymywałem kontakt wzrokowy ze światełkiem przez cały czas. Najwidoczniej poruszałem się po prostej, płaskiej powierzchni. Jezu, głowie mi szumi. Chyba adrenalina mi uderzyła do głowy. Ale do rzeczy. Jeśli moja teoria jest prawdziwa, a to rzeczywiście jest jakaś otchłań, nie byłbym w stanie chodzić po niczym. Jakby się zastanowić, przez cały ten czas, jaki tu byłem, czułem, że na czymś chodzę, ale też jakbym w czymś pływał. To coś jest gęste, bardzo gęste, ma swoiste ciśnienie. Nie znam dobrego określenia, nie do cholery! To miejsce nie ma absolutnie żadnego sensu, a ja dalej próbuję zrozumieć, okej? Boże, przebacz. A więc, wydaje mi się, że najlepiej porównać to do... jakbyś chodził po bardzo gęstym, czarnym żelu. Jest wystarczająco dużo napięcia, by utrzymać mnie na powierzchni, ale jeśli wyobrażę sobie, że naciskam wystarczająco mocno, mogę się zagłębić. Czekaj. Chyba muszę coś sprawdzić. Zaraz wracam. 2 miesiące, 17 dni, 2 godziny. Nawigacja w dużym stopniu jest uzależniona od świadomych impulsów, chęci podróżowania w określonym kierunku. A więc nie jest to całkowicie przerwa wymiarowa, przynajmniej odnosząc się do mojej i Jany teorii. Gdyby tak było, nie mógłbym nigdzie się poruszać, bo przestrzeń by nie istniała. Kurwa, dobra. Teraz to ma więcej sensu niż na początku. Super. Zajebiście, Robert, gdzieś zmierzasz. Szczerze mówiąc, powinienem zrozumieć to wcześniej, kiedy chodziłem w tej nazad po płaskiej powierzchni, patrząc na światełko. Też wyjaśnia się sprawa odwodnienia i głodu.
Czas ledwo co tu płynie. Okej, dobra, więc... Stałem sobie tuż przed światełkiem i zagłębiłem się bezpośrednio w dół. Okej, pomyślcie o światełku jako źródle przestrzeni trójwymiarowej. Poszedłem wprost w dół. Tak. A potem... potem byłem w stanie wrócić do światełka. A potem byłem też w stanie latać tuż nad nim. Ruchy tutaj są bardzo mozolne. Jak wspomniałem, analogia żelu chyba najlepiej tu pasuje. 2 miesiące. 21 dni. 3 godziny. Wracam z rosy, mówi też Red. No weź, rozmusz się. Zaraz cię świecę. Czaisz? No weź, Red. Uśmiechnij się. Nie bądź taki pochmurny. Dobra. Nieważne. Wydaje się, że to miejsce niemalże w ogóle nie przestrzega parametrów praw Kegela. A przez niemalże w ogóle mam na myśli serio, praktycznie w ogóle. Jestem pewien swoich wyników, ale... Czekaj, sprawdzę obliczenia jeszcze raz. Jezu... Tak, wciąż jestem ich pewien. To miejsce, gdybyśmy używali standardowej skali Huma, jestem pewien, że byłbym w rzeczywistości, której poziom Huma wynosi 400. Coś koło tego? Tak, serio. Naprawdę, naprawdę bardzo mało. Jak już mówiłem, czasoprzestrzeń istnieje, ale na bardzo niskich obrotach. Dlatego nie umieram z wygłodzenia, ale to też oznacza... Nie wiem, co to oznacza. Dodatek do ostatniego nagrania. Nie jestem pewien, jak tak niski poziom Pulchima wpłynie na moją biologię. Głównie miałem do czynienia z większą ilością Humów. A manipulatorzy rzeczywistości, których obserwowaliśmy, nigdy nie zniżali się poniżej poziomu 0.8. To będzie raczej pierwszy taki przypadek. Jedyny. Pamiętam zabójcę Promela z ośrodka 133. Nazwali to w taki sposób, ponieważ udało im się zanegować wcześniejszą teorię dotyczącą najniższej możliwej koncentracji Humów. Prawda, droga, okropnie dziwaczna maszyna, której udało się sprowadzić małą przestrzeń do poziomu 0.4, a 0.05 to... No wiecie. Kłamałem, ostatni nok. Kłamię przed samym sobą. Moje ciało i czerwone światełko jesteśmy najbardziej rzeczywistymi obiektami w tym świecie. A to oznacza, że wkrótce pole Huma będzie chciało to wyrównać. I... Muszę iść, mam trochę obliczeń do wykonania. Red, Aniu, miejcie na uwadze, że używam drugiego, trzeciego i czwartego prawa Kegela, okej? Okay? Użyjcie 0.05 jako wartości otoczenia, a moje zewnętrzne pole uznajcie za gdzieś między 1 a 1.4. Użyjcie korekcji szacowania błędu z drugiego prawa, a wewnętrzne... No... Kurwa... Czekaj, jeszcze muszę policzyć. Realny... Realny... Mega realny... Ultra realny... Najrealniejszy facet w tym nierealnym świecie. Nie masz za grosz poczucia.
rzec. Tak. Gdy nas tu wysłano, chyba nasza rzeczywistość nieco się zaburzyła. Nie uważałeś na lekcjach, czy co? Ej! Nie możemy się tutaj, ok? Chodzi o to, że skok LSS nas... 2 miesiące, 18 dni, 7 godzin. Nie, kochany, nawet nie jesteś blisko odpowiedzi. Musiałeś źle odnieść się do wzoru trzeciego prawa Kegela. Zepsuty LSS, który nas tutaj wysłał, wciąż musi nas utrzymywać gdzieś między 2.2 a 3.6. Tak, to dobrze, Red. To bardzo dobrze, bo to znaczy, że mamy więcej czasu, zanim... Cóż... Zanim kurwa umrzemy, okej? 2 miesiące, 24 dni, 5 godzin. Jakieś 3 lata. 4, jeśli nie będę się ruszał zbyt dużo. A gdybyśmy tu mieli LSS, może udałoby się dobić do 8? Może. To najlepszy scenariusz. No ale muszę... Ja wiem, ale... 3 lata. 3 lata. Po tym czasie już nie będzie odwrotu. Powinienem koniecznie coś wymyślić do tego czasu. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas wszystko powinno być w porządku. Przynajmniej... Nie będę tutaj tak długo. Na pewno coś wymyślę. Aniu, co byśmy zrobili w takiej sytuacji? Potrzebuję cię, słonko. To uczucie z tyłu głowy, to muszą rozkładać się moje pola Huma. Moja rzeczywistość umiera. 3 lata. Muszę jakoś się ustabilizować w 3 lata. Myślałem trochę. Anna i ja mieliśmy teorię. Nawet jeśli pole Huma jest bardzo słabe, wciąż jest to pole Huma. A ponieważ jest ono słabe, dyfuzja Humów powinna zachodzić wolniej. A więc, jeśli bym mógł zachować, recyklować te pola, spowolnić rozprzestrzenianie się dyfuzji, mógłbym może... To tylko teoria, ale warto spróbować, ale to też oznacza... Hej, Red, muszę na chwilę cię opuścić. Chcę coś sprawdzić, a ty musisz tu zostać. Nie, ja... Przykro mi. Nie, serio. Naprawdę bardzo mi przykro. Chcę, żebyś poszedł ze mną, ale jeśli będziemy razem, dyfuzja będzie następować szybciej. Oboje potrzebujemy jak najwięcej czasu. Muszę zrozumieć to miejsce, a ty musisz zrobić wszystko, żeby zapamiętać te informacje w swojej głowie. To... Red, no weź. Tak, wszystko będzie w porządku. Wiem, że będzie. Jesteś silny. O wiele silniejszy ode mnie. To nie potrwa długo. Nie bój się. Po prostu potrzebuję się dowiedzieć, czy mogę nas pozostawić przy życiu nieco dłużej. Może nawet uda nam się stąd wydostać. Jeśli stworzę dostatecznie silne pole, mogę... Chyba mógłbym nas stąd wydostać. Nie jestem pewien... Dlatego muszę się dowiedzieć. Słuchaj, Red.
Mówimy tu o możliwej drodze ucieczki, okej? Okay? To jest jakaś wyrwa. Wyrwy też mają końce, jak ściany kanionu, co nie? Muszę znaleźć tę ścianę i wtedy bym mógł... Wybacz. Mam nadzieję, że gdy wrócę, dalej będziemy przyjaciółmi. Idę. Sześć miesięcy, 10 dni, 5 godzin. Cześć, Maruszku. Dawno się nie widzieliśmy. Wiesz, tak sobie myślę i nie wiem, dlaczego byłem tak podekscytowany. To miejsce jest... Boże. To miejsce to cholerne piekło. Tu nie ma granic, po prostu idzie się dalej, i dalej, i dalej. Szedłem w jednym kierunku przez 2 jebane miesiące. Boże, jestem taki głupi! Czemu w ogóle myślałem, że stąd można się wydostać? Zaczynam zachowywać się jak ci debile ze średniowiecznej Europy, którzy myśleli, że świat kończy się za horyzontem. Debil! Czysty debil! Robert! Debil! 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 Jeśli będę się zapadał odpowiednio długo, dotknę w końcu dna. 10 miesięcy, 28 dni, 15 godzin. Nie ma dna. Pierdol się, Red! Przepraszam, Red. Nie odchodź. Przepraszam. Wróć! Wróć, proszę. Dziś skończyłem 40. Wszystkiego najlepszego, Robert. Byłem adoptowany, wiedziałeś? Tak, moi rodzice zostawili mnie w kartonie na uboczu drogi. Znalazła mnie taka sobie para z Ameryki. Dlatego właśnie mam tak niechińsko brzmiące imię. Nawet nie znam mojego oryginalnego nazwiska. Po prostu tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie wspomnieć. A jak to wygląda u ciebie, Red? Spotkaliśmy się za nią w ośrodku w 1988. Jaka ona była piękna, nadal jest. Tu chodziło o nasze oczy. Ona ma piękne oczy. Moje są szare. Nudne, ale jej... Boże, przecudne. Myślisz, że wciąż się o mnie martwi? Że próbuję mnie odnaleźć? Wiesz, Red, jesteś świetnym słuchaczem, ale nie pamiętam, żebyś kiedykolwiek coś powiedział o sobie. No weź, nie wstydź się. Przecież i tak nikogo innego tutaj nie ma. Co nie? Co nie? Przepraszam, Robert. Obawiam się, że nie mogę tego zrobić. Red, jesteś przezabawny. Byłeś w związku? Dzieci? Jakaś rodzina? Dziewczyna? Chłopak? Weź, Red. Nie będę oceniał, tylko... Mów do mnie. Proszę. Boże, jak mnie boli głowa. Czuję, jak moje stopy zapominają, jak się chodzi. Jako dzieciak pracowałem w kiosku z komiksami. Kiedyś były naprawdę tanie, a ja dostawałem pod koniec tygodnia jakieś fanty za darmo. Uwielbiałem Spidermana. Byłem w pudełku, obok drogi. Nie, Red! Widziałeś to zdjęcie? To zdjęcie! Zdjęcie Ani! Gdzie ono? No weź, gdzie? Gdzie? Ania! 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 Gdzie? Nie, proszę, nie! Proszę, nie! Proszę!
błagam! Aniu! Nie. Proszę. Proszę, Złotko, zostań. Za wcześnie. Za wcześnie! Moje obliczenia się zgadzają. Zgadzają się! Musi być wszystko w porządku, żyj! Aniu! Aniu! Nie mogę się trzymać, wróć! Aniu! Słodko! Szepciu! Aniu, błagam! Potrzebuję cię! Potrzebuję cię! Proszę! Proszę, nie odchodź! Jestem tutaj! Wciąż tu jestem! Pomóż! Red! Aniu! Proszę! Nie odchodź! Nie! Wzięliśmy ślub w 1991. Nie mogliśmy sobie pozwolić na nasze wymarzone ubrania z powodu pracy. No ale cholera, oboje wyglądaliśmy cudnie. Tańcowaliśmy całą noc. Wzięliśmy cały tydzień urlopu. Nawet praca jak moja pozwala ci nacieszyć się miesiącem miodowym. No więc weź, Red, otwórz się. No dalej, piona! No! No weź! 1 rok, 2 miesiące, 27 dni. Jeden rok, dwa miesiące, 27 dni. Jeden rok, dwa miesiące, 27 dni. Potrafię stopować. Nie czuję nóg. Okej.
Jada zakłada, że pola Huma dokonują dyfuzji. Brawo Kedżela zakłada, że moje jaja ostatecznie odpadną, jeśli nic się nie zmieni. Anna Bobana nienawidziła tej piosenki, a ja kochałem ją dręczyć. Anna Bobana Banana Kana. Był taki wewnętrzny żart między nami, wiesz? Te słowa ostatecznie zaczęły ją podniecać. Ej, zbarażniku, weź zachowuj się na swój wiek. Nie bądź dziecinny. Dobra, może jednak masz chociaż trochę poczucia humoru. Będziemy musieli się pieprzyć z całą masą nauki, kiedy z tym wyjdziemy. To miejsce łamie prawa fizyki, jak łamie się teraz moja ręka. Pajęczyna. Moja lewa dłoń. Pajęczyna. W środku 120 był kiedyś pająk zmieniający rzeczywistość. Powinienem był go zgnieść. Red, skniecisz go za mnie, kiedy już stąd wyjdziemy? Średnio 10-15 km na dzień, plus przerwy, 10, chyba przynajmniej, bo to by było 300 kurwa, przecież schodziłem szybciej. Widzisz to? Sądzę, że to będzie jakieś 600 km w dół. O wiele dłużej się wchodziło do góry. O wiele głębiej. Bezna. Koniec świata, jeszcze dalej. Zamknij się, Robert. Nie jesteś śmieszny. Pole Huma, pole wybuchu zapada się z prędkością. Kurwa, jaka była znowu ta stała zmodyfikowanych relacji promela? 10 do czwartej? Nie, piątej chyba. Brak może plus kilka miesięcy. Hej, Red. Co powiesz na David? David. Wiesz, pytałeś o... Tak. O to. Przepraszam, że się obudziłem. Moje ręce. Ja. Moje ręce przed siebie przechodzą. Red! Hej, Red! Pomóż! Proszę! Pomóż mi! Moje ręce, nie czuję rąk! Przechodzą przez siebie. Są jak lód. Red. Mokre. O Boże. Red. Wiesz, znasz może ten głupi trik, który uwielbia twój wujek? Ten, gdzie wyciąga sobie kciuk, ale to tak naprawdę to jego drugi kciuk pod palcem wskazującym. Właśnie go zrobiłem. Z moim prawdziwym kciukiem. Nawet nie bolało, po prostu się odczepił. Chyba się zrzekł. Ja. O Boże, ja, mój lewy.
pierścionek jest na prawej ręce. Niezła próba. Mogę przeniknąć przed siebie. Mogę wymacać swoje wnętrzności. Są takie ciepłe. Ale też zimne. Gdy śpię, ręce wchodzą mi do głowy. Teraz śpię na plecach. Szum. Jest to jak szum w telewizji. Cóż, ja potrzebuję tylko jednej nerki, prawda? Prawda? Zobacz! Pozwólcie mi zachować serce. Tylko serce. Tylko jego chcę. Lucy. David. Jesteście tu. Chcę was zobaczyć. Lucy. David. To niesprawiedliwe! No chodźcie! Przestańcie się obrażać! Tylko żartowałem! Żartowałem! No proszę, to pojebałem! Żartowałem! Jestem facetem! Bądź facetem, Robert! Jesteś facetem, co do chuja! Aniu! Aniu! 4 lata, 6 miesięcy, 18 dni. Już. Ja sam tego nie robię. Czuję, że to dzieje się samoistnie. W końcu mogę. Wciąż nie mogę tego powiedzieć. Boję się. Ja definitywnie już nigdy nie będę w stanie jeść. Ale wciąż jestem głodny. To odrażające, Robert, i ty o tym dobrze wiesz. Nie! Widzisz? Red też tak myśli! Nie! Ta mała świnka poszła do sklepu. Ta mała świnka poszła gdzieś tam. Ta mała RED! 5 lat, 13 dni. Proszę! No dalej! Stary! Zostań ze mną! Red! No proszę!
dotknąć! Wciąż się mogę dotknąć! Proszę, spójrz na mnie! Nie umieram jeszcze raz! Nie! 5 lat, 9 miesięcy, 2 dni. Ed. 5 lat, 9 miesięcy, 3 dni. 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 Ty mała Denisa, myślałem, że mnie opuściłeś. Przepraszam, ale... Brett, tu nie ma nadziei. Ja... Było ciężko. From 184. Próbowałem się zabić 184 razy. Nie udało się ani razu. Ja nawet nie wiem, jak wiele pozostało ze mnie. Przynajmniej jedna stopa, bo wciąż mogę się ruszać. Chyba też kilka mięśni nóg, ale wieje się. Wnętrzności cholera wie. Serce, może płuco. To miejsce nie da mi skończyć. Zmęczony. Umarłem, Red. No weź, nie patrz tak na mnie. Nie chcę twojej litości ani szoku, czy też gniewu, strachu, czy... Nie. Kiedy... 224. Źle policzyłem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 82, 83, 84, 85, 156, 157, 158, 159, 222, 223, 224, 200. Umarłem całkiem sporo razy. Próbowałem się udusić, skręcić sobie kark, rozgryźć siebie na strzępy i to miejsce nie jest prawdziwe. Wyszedłem, widziałem siebie na ziemi. Ja, o Boże, co to kurwa jest? O Boże!
kiedy to robię, odpłonię się, żeby cię dotknął, podnoszę się jak kawałki. Ty serio, kurwa, bolisz? Rad, Jezu Chryste, ty bolisz? Co do kurwa się dzieje? Zostają nas do nich.
przyjacielem, rozumiesz? Jesteś moim najlepszym przyjacielem, ale... Słuchaj, masz większą szansę się stąd wydostać, jeśli... Po prostu zostaw mnie, proszę. Tylko na moment! Proszę, przykro mi, naprawdę. Słyszysz te fale? Ten cichy szum i wibracje w uszach. Ja mogę i co chwilę staje się coraz głośniejszy. Tak boli. Zostaw mnie, kurwa! Boże!
Pani doktor, odczyty pulchium maskotwizy są stabilne i wynoszą 2,3. Fluktuacje na poziomie 1000%. Dobrze, Skinner. Miejmy nadzieję, że się utrzymają. Czekaj. Co to? Co jest nie tak? Coś się pojawiło wewnątrz strefy testowej. Co? Pani doktor, jakiś spory obiekt pojawił się w polu kotwicy. Jakie rozkazy? Zatrzymujemy? Wyzywamy załogę? Skinner, o czym ty do cholery mu? O Boże! O, skąd do diabła to się wzięło tutaj? Nie, pani doktor, to po prostu się tu je znalazło. Znikąd. Wygląda jakby było pokryte... Co to do licha jest? O Jezu. Śmierdzi nawet stąd, Chryste. Śmierdzi trupem, jak wymiociny i krew i... Pani doktor? Nie wyłączaj kotwicy, Skinner. Powtarzam, nie wyłączaj. Utrzymuj pole w normie. Nie wyłączaj! Pani doktor, co się dzieje? Pani doktor! Proszę pani! Zredukuj pole Huma do 1,7. Wchodzę do środka. Nie wyłączaj pola, inaczej możemy zdestabilizować obiekt. Tak jest! Zgłaszam się tak. Tu dr Matthew Skinner. Wnoszę... O Boże, co to ma być? To jest... O Boże! Robert, czy to ty? O Boże, proszę! Niech to nie będzie Robert, niech to nie będzie... Robert! Myślałam... Jak to możliwe? Pani doktor, co pani robi? Pani nie powinna... Witamy w panelu kontrolnym stabilizatora Lang z Crantona. Witaj ponownie, dr Lang. Prosimy podać komendę. Daj mi dostęp do biblioteki zapisu audio od 2 grudnia 2000 roku. O Boże, co tu się stało? Jakby ktoś tak splądował, jak... O Boże, proszę, nie. Dostęp do plików audio przyznawane. Proszę werbalnie podać swoje hasło celem kontynuowania, dr Lang. Hasło... Hasło to Anna Bumanna. O Boże, on jest wszędzie. Co do cholery? Zaakceptowano. Przetwarzanie danych. Przepraszamy, nie odnaleziono zapisów z dnia 2 stycznia 2000 roku. Dr Scranton pytał o dostęp 13 stycznia 2000 roku przez moduł rozpoznawania głosów. Otwórz do cholery! Otwórz to! O Boże, Robert, kochani, co ci się... Potwierdzono, dr Lang, przywracanie plików. Pani doktor, nie powinna pani dotykać tego bez żadnej ochrony. To bardzo niebezpieczne. Powinna pani zaczekać na ekipę czy... To jest tyle krwi, słonko. Wszystko dobrze? Gdzie się podziałeś? O Boże. O Boże, to jest tyle krwi. Co? O nie. Pani doktor! Doktor Lang! Lang, proszę, odsuń się od... Jego ręka, jego pierścionek właśnie spadł na... Proszę pani, co pan... O kurwa, o Jezu Chryste. Doktor Lang, proszę się odsunąć! Odsuń się, zabierzemy cię stamtąd, wszystko będzie dobrze! I odzyskane. Odtwarzanie. Doktor Lang, niech pani tu wróci. Prowadzimy pomoc! Słyszy mnie pani? Pani doktor! Słyszy mnie pani? Doktor Lang! Lat 39, urodziny 19 września 1961 roku. Ulubione kolory niebieski, ulubiona piosenka Lewenona Prayer, Szona. Anna. Doktor Lang? Pani doktor! Halo, tutaj dr Matthew Skinner. Dzwonię z Laboratorium Rzeczywistości A ze Środka 120. Potrzebuję pomocy medycznej, natychmiastowo!